Skandal na Wyspach. Tych osób nie reanimować koronawirus w Wielkiej Brytanii. Szokująca dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami. To jest szokująca dyskryminacja, twierdzi brytyjska organizacja charytatywna, zajmująca się osobami, które mają trudności w uczeniu się. Chodzi o informację, że osoby z niepełnosprawnościami miały nie zostać poddane reanimacji, gdy zachorowały na COVID-19 i były w ciężkim stanie w czasie drugiej fali pandemii. Specjalna brytyjska komisja zajmująca się opieką nad chorymi już w grudniu orzekła, że niewłaściwe zawiadomienia pojawiające się na temat resuscytacji krążeniowo-oddechowej doprowadziły w ubiegłym roku do zgonów, których teoretycznie można było uniknąć. The Guardian zwraca uwagę, że informacje na ten temat pojawiły się w czasie, gdy na rząd jest wywierana coraz większa presja, aby jeszcze raz rozważyć decyzję o tym, że osoby z trudnościami w uczeniu się nie znalazły się w priorytetowej grupie szczepień. Gazeta przypomina, że istnieje coraz więcej dowodów, iż nawet osoby z lekką niepełnosprawnością, jeśli zarażą się koronawirusem, są bardziej narażone na ostry przebieg choroby i w konsekwencji na śmierć. Okazuje się także, że nawet jeśli niektóre grupy, na przykład osoby z zespołem Downa, miały obietnicę szczepionki, to inne z trudnościami w uczeniu się zostały przydzielone do innych oczekujących kategorii. Wiele osób czuje teraz strach, tymczasem dane upublicznione przez brytyjską służbę zdrowia pokazują, że od początku ostatniego lockdownu na Wyspach, czyli w ciągu 5 tygodni, COVID-19 był odpowiedzialny aż za 65% zgonów osób z niepełnosprawnościami, mających trudności w uczeniu się. Również oficjalne statystyki wskazują, iż takie osoby w wieku od 18 do 34 lat są 30 razy bardziej narażone od swoich rówieśników na śmierć z powodu koronawirusa. W czasie pandemii wiele osób z trudnościami w uczeniu się spotkało się z szokującą dyskryminacją i z przeszkodami w dostępie do opieki zdrowotnej. Były też nieodpowiednie powiadomienia o tym, żeby ich nie reanimować, mówi Edel Harris, szef organizacji charytatywnej MEMCAP. Jak przypomina, chodzi o osoby, które nawet przed COVID-em umierały w wieku znacznie wcześniejszym niż średnia krajowa. Wiele takich osób czuje teraz strach i zastanawia się, dlaczego zostały pominięte. To niedopuszczalne, podkreśla Harris. Powodów jest wiele, zaczynając od pobytu w małych domach opieki przez gorszy stan zdrowia niepełnosprawnych aż do trudności w zachowaniu dystansu. Nie bez winy jest również system, który w wielu przypadkach nie stanął na wysokości zadania. Jak wynika z badań przeprowadzonych w połowie 2020 roku, 28% osób upośledzonych, które zmarły z powodu koronawirusa, nie uzyskało właściwej porady lekarskiej. Miały problem z tym, by dodzwonić się do odpowiednich służb. To niedopuszczalne, że wśród ludzi tak mocno dotkniętych pandemią, którzy nawet wcześniej żyli średnio o 20 lat krócej, wielu odczuwa strach i zastanawia się, dlaczego zostali pominięci, powiedziała w rozmowie z Obserwerem Edel Harris, dyrektorka MEMCAP.